Nie wiadomo, co było przyczyną tak emocjonalnego wystąpienia radnego Mariana Pagórka. Czy zapytanie radnego Piotra Bąbały, czy wypowiedź wicestarosty. Przewodniczący Wysoka Rado, moja interpelacja będzie dotyczyła dyskusji, która odbyła się w punkcie poprzednim. Ja popieram tutaj stanowisko pana radnego Bąbały, żeby zarząd powiatu przygotował informację dla Rady o zadłużeniu naszego szpitala. Jest to ważne dla Rady, dla naszych pacjentów, dla społeczności miasta. Bo ja nie jestem aż takim optymistą, żeby powiedzieć, że nie ma zagrożenia. Zagrożenie jest. Chcę powiedzieć jednoznacznie, nie jestem również takim dyplomatą, jak pan wicestarosta kujawski. Nie muszę być takim dyplomatą, żeby tej interpelacji nie rozszerzyć. Proszę Państwa, zagrożeniem dla szpitala jest potężny dług. I tu chcę przypomnieć Pani Przewodniczącej, Panu Radnemu Bąbale, Państwu, którzy tworzyliście koalicję rządzącą 4 lata temu, że tu 5 lat temu był dyrektor, Wasz dyrektor, który dostał od Rady Blade, dostał od Rady zaufanie, dostał 14 milionów kredytu. To był kredyt, który spłacił wszystkie długi szpitala. Wyzerował długi szpitala przestały istnieć, Nordea na dosyć dobrych warunkach była w stanie przejąć cały dług. I co dalej? I co dalej? Dlaczego ten dług ma 32 miliony? Panie starosto, ja proszę, żeby było to ta informacja rozbita. Rozbita. Jak rok po roku przy koalicji rządzącej, która w tej chwili chce robić kapitał polityczny i rozgrywa partię Cymberdajka, chłopcy. To jest gra Cymberdajka. Gra na instynktach społeczeństwa zaniepokojonego o szpital. Instynktach ludzi, którzy nie wiedzą, czy się będą mieli gdzie leżeć, u kogo się będą. To jest ohydna gra w Cymberdaja. Chcę, żeby ten dług był dokładnie pokazany. Kto odpowiadał i jak rok po roku rósł, aż osiągnął zagrażający szpitalowi poziom 32 milionów złotych. 32 milionów złotych, tak proszę Państwa. To jest Wasza czteroletnia praca, Wasze czteroletnie osiągnięcia, Wasza czteroletnia troska o szpital, o personel tam pracujący, i o tych pacjentów. Jak Państwo usłyszeli, nastąpiła kolizja w wypowiedziach radnych koalicyjnych, to jest wicestarosty i radnego Mariana Pagórka, ponieważ jeden stwierdził, że nie widzi zagrożenia dla szpitala, natomiast drugi twierdzi, że widzi duże zagrożenia dla tej jednostki. Przedstawił całkiem inny punkt widzenia w tym temacie. Odnosimy wrażenie, że radny Marian Pagórek w pogarszających się sprawach szpitala swój wzrok kierował nie w tym kierunku.